patrzcie, tutaj jakiś taki akwedukt, nie wiem, wiadukt? Wygląda raczej na akwedukt, który podobno. Mijamy Pampelunę z prawej, a tutaj macie, o, zaśnieżone Pireneje. Patrzcie, w co wjeżdżamy. W taką jakąś bramę skalną, a tam na górze jest śnieg. Ale zobacz, jaki piękny przełom między skałami. Naprawdę San Sebastian robi wrażenie, ale takiego mega nowoczesnego miasta. Wszystkie budynki są nie tylko olbrzymie, wysokie, nowoczesne, zadbane jest miasto. Tak urbanistycznie fajnie tak. Było zmieszczone wszystko. Zobaczcie, jakie fajne budynki. Naprawdę robi wrażenie. Zupełnie inne wrażenie robi w porównaniu przede wszystkim z tym, przez jakie wnioski przejeżdżaliśmy. Obdrapane. Tak, obdrapane, zniszczone domy. Jestem po prostu w szoku, tak jakbym się znalazła w dwóch różnych miejscach. Słuchajcie, dojechaliśmy do Camper Parku w San Sebastian i zaraz wam go pokażę. O, tak wygląda ten Camper Park. Niestety nie ma prądu. Wydawało mi się, że jest tu prąd. Więc to jest tak naprawdę zwykły parking. Tam jest jakiś słupek serwisowy, to jeszcze zobaczę. Tam, gdzie ten camper się serwisuje. Co tam jest? A tutaj jest jakiś słupek taki parkingowy. Także idę na ten słupek zobaczyć, co tam jest. Dobra, zobaczcie. Każą wpisać swój numer rejestracyjny. Potem każą zapłacić za jeden dzień 3,30 euro. To bardzo tanio. I potem wcisnę... Aha, numer rejestracyjny, validate. 3,30 euro, validate. Idziemy z Julią zwiedzić San Sebastian. Ale pada, więc no zobaczymy, co nam się uda zwiedzić. Jeszcze te maseczki durne trzeba mieć na twarzy. No nic, zobaczymy. Zobaczcie, nagram wam trochę nowoczesnej architektury San Sebastian. I tutaj jest taka ścieżka, tutaj jest nazwana ścieżką tolerancji. Jest to tęczowa ścieżka. A gdzie jest ta nazwa? Czy to ty powiedziałeś, że to jest ścieżka? Aha, to po prostu jest tęczowa ścieżka. A czy jest ścieżką tolerancji, to nie wiadomo. Julia tak doszła do wniosku, że to ścieżka tolerancji. A może nie wszystko, co ten tęczowe, musi się jednoznacznie kojarzyć. Tego nie wiem. No ale w każdym razie ścieżka tutaj jest tęczowa i macie taki piękny budynek. A budynek ten, słuchajcie, to jest Biblioteka Uniwersytecka Centrum Carlosa Santa Maria. Tak wygląda, ale ładnie. Ładna architektura. My idziemy na w stronę plaży na razie. A ci, co lubią rowery, to tutaj można sobie wypożyczyć. Słuchajcie, przeszliśmy tu koło tej biblioteki i idziemy tutaj, o tą ulicą. I właśnie mijamy, są jakieś takie uniwersyteckie budynki. To jest jakby kampus uniwersytecki w San Sebastian. Dużo rowerów, więc pewnie tutaj studenci dojeżdżają rowerami. Zobaczcie, tu mijamy taki park z takimi ładnymi płotkami i z takimi białymi ławeczkami. Tak, próbowałem założyć soczewkowymi okulary z tą maseczką padują. Ale to naprawdę nie jest takie proste. Po ciemku. Stanęliśmy, zaczęliśmy zaczerwać wokół i tak dalej. I nic to nie dało. Ale coś mam w tym oku, wiesz? Ona gdzieś tam jest. Może się ułoży w końcu. I zobaczcie, doszliśmy do plaży w San Sebastian. Zobaczcie, jak pięknie te światełka. To jest po prostu tak na górze te domy. Tu mamy jakieś... Bo coś podświetlone jest. I tak wygląda to miasteczko. I tu jest plaża. Słuchajcie, powiemy wam, że nie jest łatwo. Ale zobaczcie, jakie ładne miejsce. Widoczność jest bardzo słaba. Ale tutaj, o, mamy jakiś taki zameczek. Jestem kompletnie nieprzygotowany. Bo w sumie nie mieliśmy zwiedzać San Sebastian, więc nie wiem, co to jest. Po prostu wam pokażę, jak to wygląda. O, nagramy jeszcze ten zameczek z bliska. Bardzo ładny jest, naprawdę. Właśnie tak, to są bratki. Ładne bratki. O, zasłania z cieniem. Zobaczcie, tu jest jakiś właśnie Miramar. Ale nie wiem. No, słuchajcie, powiem wam, że mój brat mi wysłał coś o San Sebastian, bo jest wielkim zwolennikiem historii. I napisał, że to była druga największa twierdza po Taragonie. I że Anglicy, zdobywając San Sebastian, strzelali z artylerii w parapety i szli poniżej strzałów. W ten sposób zdobywali San Sebastian i to było wtedy bardzo nowoczesne rozwiązanie takie wojenne na tamte czasy. W dodatku, po zdobyciu tej twierdzy doszło do rzezi ludności cywilnej. Anglicy po prostu wybili w pień ludność cywilną, którą byli wcześniej sprzymierzeni. Więc zobaczcie, jak wojna po prostu ludzi deprawuje.
No pogoda nam nie sprzyja, ale zobaczcie, tutaj jest taki deptak na dole. Tylko najdzielniejsi podróżnicy poszli. Tak, tylko najdzielniejsi. Ci mniej dzielni zostali. Tak. Zobaczcie, tak wygląda deszczowe San Sebastian zimą 1 stycznia. Covidowego roku. 2021. Chodzimy takimi setkami tutaj na tą promenadę. Zobaczcie, tu nie było zejścia, było tylko do takich ławeczek zejście. Do tarasu widokowego, więc wracamy z powrotem tu schodkami. Zobaczcie, o San Sebastian można spokojnie powiedzieć, że to jest miasto białych bawiedek. Nawet wszędzie te bawiedki są takie same, białe. Tak, tu samotny pan spaceruje. Deszcz strasznie pada, zobaczcie, tu mamy plażę w San Sebastian. A tu jest jakiś taki, nie wiem, domek, pałacyk, altana. Zaraz wam pokażę. Coś jest przy plaży. Całkiem sympatyczne. Dochodzimy już tutaj do centrum. Ale deszcz coraz mocniej pada. I tutaj mamy jakąś taką niebieską kulę. Idziemy tam do niej. Tak, Juli się wydaje, że to jak Facebook wygląda. Tutaj jest jakiś posąg na samej górze. Może jak będę montował, to sprawdzę jeszcze. Wkleję wam jakiś opis, co to jest. Tak jak już mówiłem, to jest totalna rodzinsonada, więc zupełnie nie byliśmy gotowi na San Sebastian. Tym bardziej w deszczu. Więc nawet ciężko jest nam stanąć i sprawdzić, co to jest. I jakąś historię o tym przeczytać. Zwykle to robimy, staramy się robić. A teraz, no ciężko jest. Ale zobaczcie, ta plaża jest piękna. Patrz, Julka. Długie fale. Piaseczek. Zobaczcie, jakie długie fale. Plaża w centrum San Sebastian jest zarąbista. To mogę spokojnie powiedzieć. Idziemy mocować? Już mocujemy w tym deszczu, wiesz? Pewnie tak. Zobaczcie, tutaj mamy takie zegary na takich kolumnach. I takie piękne lampy. Ładne to miejsce jest. Schodzimy tutaj wzdłuż białych bawiedek sobie teraz na plażę. Pokażemy wam, jak ta plaża wygląda z bliska. Słuchajcie, no i jesteśmy na plaży w San Sebastian. Tutaj jest piękne morze. Idealny piaseczek. Zobaczcie, jak daleko fale sięgają. Bardzo daleko. Mamy piękny widok na oświetlone miasto. Na twierdzę. I w ogóle na tą malowniczą zatokę. Tam byliśmy przy tamtym zamku. Zobaczcie, tak tu wygląda. Cześć, Julia. Cześć. Zaryzykuj i sprawdź, jaka jest woda. Ale wiesz co, boję się, że zaraz większa fala przyjdzie i mi buty zaleje. No właśnie, o to chodzi, zaryzykuj. No to nie, wolę jednak mieć suche buty, bo nie mam zbyt wielu par. Dobra, zobaczymy na tą niebieską kulę. Co to jest? Strasznie nas ciekawi. Tam jest jakiś pałac i tam jest taka niebieska kula, więc idziemy tam zobaczyć i wydaje się, że fajnie będzie. Zobaczcie, tutaj jest piesek i tak się spodziewamy, że zaraz nas obszczeka. Bo obszczekuje po prostu, zobaczcie. Wszystko, co da się, obszczekuje. Więc zaraz też nas obszczeka pewnie. Także jesteśmy nastawieni na bycie obszczekami. A zobaczcie, tu są te mury. Ale zobacz, jak ładnie tak podświetlone te mury są. No. A wzdłuż murów jakieś budynki takie, nie? Tak. Na pewno to wygląda to super. No. Warto, myślę, że warto tu podjechać latem. A teraz zobaczcie, ludzie tutaj idą, w podcieniu jest taki deptak. I wcale nie mokną. Więc już wiem, gdzie idziemy teraz. Choć właściwie on tu już się kończy. No zobaczcie, te fale tutaj do samego końca, do samych murów dopływają. Słuchajcie, ten budynek koło tej kuli to do nas jako udala, czyli ichni ratusz. Zaraz podejdziemy bliżej, ale teraz wam pokażę różowe drzewo. Zobaczcie, tu są palmy piękne. A tutaj jest całe różowe drzewko i sobie do niego teraz podejdziemy. Tak. Tu jest ta biblioteka, tu szliśmy tą ulicą do tej plaży. Tutaj przyszliśmy do tego zamku, zobaczcie, Miramar. Palacio Miramar Hauregia, chyba to się czyta. I potem tu szliśmy sobie wzdłuż tej plaży i idziemy tutaj właśnie do siódemki, czyli właśnie tego ratusza. Tu jest, jak widzicie, dość dużo rzeczy do zwiedzenia. Nie wiem, czy nam się uda, bo ten deszcz nam strasznie przeszkadza. Ale chociaż podejdziemy pod ratusz i wam pokażemy ratusz. Zobaczcie na posadzkę jaka. A tutaj mamy jakiś taki pomnik. To wygląda jak Don Quixote i Sancho. Tak, fontanna pomnik. To wygląda jak Don Quixote i Sancho Panda. Tylko czy on ma maskę antykowidową, czy mi się tak wydaje? Covidową. Nie,
Nie, ja już mam jakąś taką schizę z tymi maskami, słuchajcie. No, może taki kołnierz miał, zobaczcie. A tu jest różowe drzewko. Ono jest całe w różowych lampkach. Ale wygląda po prostu obłędnie. Ale czad. Zobaczcie, śliczne jest to drzewo, nie Jula? Tak, rewelacja. A co, chyba takie kwiatuszki patrzymy. No zobacz, każda lampka to jest taki kwiatuszek. Nie wiem, podejdę jakoś z innej strony. O, tu na ten murek wejdę. O ten. Zobaczcie. Tak to wygląda. Takie drzewko. Taka lampka. Myślisz, że to jest prawdziwa gałąź? Nie, to chyba jest takie sztuczne, wiesz? No. Ale zobaczcie, jakie fajne. Dobra, słuchajcie, dochodzimy do tego ratusza. Tu jest pełno drzewek, pewnie kiedy... Tak, centralna palma jest, to prawda. Ale jakby te drzewka za... One są bardzo mocno przycięte. Jeśli by za... One pewnie wypuszczą gałązki i wyglądają cudownie. Latem. A zimą, no, wyglądają na takie kikutki. Małe kikutki. Tutaj jest taka starodawna karuzela. Ale zobaczcie, ten pałacyk jest naprawdę czadowy. Ten ratusz. I kolejne różowe drzewko. Zobacz, oni coś mają na jakiegoś hopla na punkcie różowych drzew. No i zobaczcie, doszliśmy tutaj do tej kuli. Zobaczcie, jaka wielka jest ona. I ona jest właśnie tutaj koło tego ratusza. O, tu jest coś w stylu ryneczka, tylko że tu jest taki park. Zobaczcie, plac zabaw dla dzieci. Możecie tu sobie przyjść, posiedzieć na plaży. Spędzić czas w takiej malowniczej zatoczce. No jest po prostu, wiesz co, jest po prostu też deszcz i ciemno i późno. Co są? No zobaczcie, huśtawki bez siedzenia. Albo taka huśtawka, widzieliście taką huśtawkę? Albo o taką na mojego dziedziusia. Albo taką można takie bobo małe tu wsadzić. No rzeczywiście fajne. A ta kula wygląda tak. Śliczna, nie? Zobaczcie, to jest ten ratusz. Szkoda, że nie można podejść pod same ściany, nie? Bo zobaczcie, tu jest kolejne różowe drzewko. A tam wypatrzyliśmy jeszcze takie same, tylko białe. Ja wypatrzyłam. Tak, Jula wypatrzyła. Przyznaję jej rację. Ale zobaczcie, no ten pałac jest... No rewelka jest. Naprawdę ładnie podświetlony. Jest w pięknym miejscu. Oho, jeszcze zobaczcie. Dzwon. Dzwonnik z Notre Dame. No, dzwonnik z San Sebastian. On, tak. No i tu macie opis, że to jest Town Hall, czyli ratusz z 1887 roku i wybudował to architekt Luis Aldaran i Adolfo Morales de los Rios. Wiecie, czyli oni się inspirowali kasynami, jakie w tamtych czasach były budowane, czyli na przykład tymi, co są w Monaco. Też w tamtych czasach były, albo w San Remo budowane. I zobaczcie, faktycznie on jest taki podobny. Podobny styl. Czyli piszą tu o jakimś zabronieniu hazardu w 1923 roku, a potem opisują, jak to zostało przekształcone właśnie w ten ratusz. Słuchajcie, a zobaczcie, tutaj jest pełno świateł. Wszystkie drzewka są w takich białych światełkach. Zobaczcie, jak to wygląda. No naprawdę bardzo mocno oświetlone. Tu jest. Pan zagłusza, wiatr zagłusza. Wszystko zagłusza. Ciekawe, jak się ten mój mikrofon z futerkiem sprawdzi. Nie wiem, czy jest to już mokry jest, kurczę, od tego deszczu. A tu zobaczcie, jaki jelonek. I coś mi się wydaje. Reniferek. A czy coś ci to nie przypomina? Nie. Pamiętasz, jaki Harry Potter miał taki czar, co wyczarowywał jelenia? Jak ten czar się nazywał, pamiętasz? Patronus. O, zobaczcie, Patronus Harry'ego Pottera. A, to piękne. Ale to palma jest wielka. Patronu z Harry'ego Pottera. Zobaczcie, wyszliśmy tutaj do tej starszej części. Mało ludzi jest, ale jest ładnie oświetlona. O, i takie macie uliczki w San Sebastian. No, a tutaj zobaczcie, pamiętacie, jak w Barcelonie wisiały flagi katalońskie, katalońskich separatystów? To tutaj wisi flaga krajów Basków. I
baskijskich separatystów, tak wygląda. Wiem, w Taragonie też były katalońskie flagi, też nagrywaliśmy. No, bo Taragona też należy do Katalonii. Więc generalnie tych ruchów separatystycznych w Hiszpanii jest bardzo dużo. Słuchajcie, mój znajomy Hiszpan twierdzi, że te wszystkie ruchy separatystyczne są dlatego, że te autonomie kontrolują edukację. I one sobie same układają programy edukacyjne. Oni wpajają tutaj w lokalnej społeczności lokalny patriotyzm, czyli właśnie kataloński patriotyzm, baskijski patriotyzm, a nie hiszpański patriotyzm. I to jest główny problem. Ale nie za bardzo są teraz te autonomie do ruszenia. No i właściwie oni mają problem i nie wiedzą, jak sobie z nim poradzić. Z przodu mamy bazylikę Santa Maria del Coro. Zobaczcie, jaka śliczna jest. To jest barokowa budowla z 1774 roku. Zobaczcie, jaką ma piękną fasadę. A teraz wam pokażę jeszcze sklep z kaczuszkami. Ponieważ tu jest sklep z kaczuszkami do kąpieli. Zobaczcie. San Sebastian Duck Store i są przeróżne kaczuszki do kąpieli. Cały sklep. Tak, cały sklep poświęcony tylko i wyłącznie kaczuszkom do kąpieli. Różne, jakieś mikołajkowe też są. Tak, czyli inna kaczuszka, na każdy dzień jedna inna kaczuszka. Wiem wam, że to wejście jest olbrzymie. Jula, pamiętasz, jak ono się nazywało? Portyk? Portal? Chyba tak. Ale jest olbrzymi. Powiemy szczerze, że tak się miasto przeludniło i boimy się, że się godzina policyjna zaczyna, bo jest 21 godzina, a mamy jeszcze prawie godzinę powrotu, więc musimy wracać. Jesteśmy jeszcze na czymś takim, co się nazywa Construcción Plaza San Sebastian. To jest taki ryneczek, ale powiem szczerze, że powala mnie to, że tutaj nic za bardzo nie ma i nic się nie dzieje. Nawet mniej niż w tym. Nawet zobacz, tu jakieś drzwi takie. Lepiej niż w razie. Tak, bezdomni tu śpią. Zobaczcie, takie drzwi tylko. Dziwne to jest. I tutaj też jest jakaś kula. Tak to znaczy wygląda. Ale naprawdę, to takie pozamykane brązowe drzwi. Żadnych ogródków. Nic, nie wiem, może to jest po prostu przez koronawirusa. A może po prostu tutaj tak jest. Więc to doszliśmy do takiego kościołu świętego Wincenta. Tak wygląda. One są tak pięknie na pomarańczowo podświetlone, taką żółto-pomarańczową w Hiszpanii. I to mi jest takie hiszpańskie, nie? Tak mi się kojarzy akurat z klimatem hiszpańskim. Chodź. Dobra, Julka, chodź, wracamy już do domu, bo godzina policyjna idzie. Słuchajcie, grad pada. A my wracamy szybko, żeby zdążyć jeszcze przed godziną policyjną. Bo za chwilę się zaczyna godzina policyjna. No i widzicie, całkowita Robinsona raz znowu wyszła nam z tego wyjścia do San Sebastian. Tak, lecimy. Pada grad, godzina policyjna. Kurczę, jest grubo. Słuchajcie, zobaczcie na Juki parasol. Grad pada, kuleczki śniegu, widzicie?